Dzisiaj miałam przyjemność tutaj we Wrocławiu, pięknym mieście, w Dniu Kobiet, powiedzieć, w jaki sposób relacje, głównie relacje związane z takim, z taką odpowiedzialnością społeczną, wpływają na wizerunek organizacji. Bo turkus to nie tylko narzędzia, to nie tylko brak hierarchii, ale przede wszystkim też praca na rzecz innych osób. To też działania charytatywne, to też wspieranie różnych eventów, różnych przedsięwzięć, które mają na celu czynić dobro, dobro dla wszystkich. Super, dzięki wielkie. Właśnie na ten temat będzie krótkie nagranie. Bardzo szybko nam to spotkanie przeszło, także zapraszam do słuchania. Na razie. Będąc też psychologiem, trenerem, coachem, gdzieś tam w międzyczasie w tych korporacjach cały czas mi czegoś brakowało, więc się kształciłam przy okazji tego. Cześć, zaraz się przedstawisz. W każdym bądź razie, tak od 2016 roku właśnie, też już czytając w języku angielskim książkę LaRue, Reinventing Organizations, też się mocno zainspirowałam tym, ale nie tylko, bo jak gdzieś tam poszłam głębiej i zgłębiałam bardzo mocno poziomy świadomości, hierarchię wartości według Gravesa. To był taki naukowiec i teorię motywacji z Spiral Dynamics, czym się do tej pory zajmuję i właśnie robię pierwszy w Polsce doktorat też z turkusowych organizacji, natomiast bardziej w oparciu o to, bo turkus to jest nic innego jak poziom świadomości. Ale poprzez to wszystko, gdzieś tam też w międzyczasie stworzyłam studia podyplomowe, których już druga edycja jest w Dąbrowie Górniczej w Akademii WSB. Jeżeli chodzi o to, wszystko jest wokół kompetencji liderów przyszłości. W tym roku też będą ruszały studia tutaj w DSME, pod właśnie przy współpracy z Jackiem Blikle. On jest Andrzej Blikle, ale jak tutaj kolega wie, dla przyjaciół jest Jacek Blikle. Ja osobiście nie znam. Nie znasz? Aha, okej. No i właśnie między innymi współtworzymy. On jakby jest taką twarzą tych studiów, też bardzo mocno mnie tam inspiruje jako mentor. Zwłaszcza, że no jest dużo bardziej doświadczony z racji też wieku. W tym roku też ruszają w Poznaniu, w Rzeszowie studia i tutaj właśnie na DSW, a DSW to się połączyło z WSB, ale jakoś tak. W każdym bądź razie, dlaczego Marko akurat dzisiaj? Dlatego, że projektując te studia, jednym z najważniejszych, unikatowych elementów tych studiów jest to, że słuchacze realizują złożony projekt biznesowy pod skrzydłami mentora właśnie z turkusowej organizacji. I Marek Śliwoda, wchodząc ze mną we współpracę, właśnie to jest firma Marko, zaraz będę o niej mówić, on nawet nie wiedział, bo coś robił intuicyjnie i w pewnym momencie na którejś konferencji właśnie profesor Blikle mu powiedział, no ale przecież wy jesteście turkusową organizacją. No i opisał ich w książce. No i tak to się wszystko zaczęło. No i zaczęliśmy współpracować, więc w tej chwili już podczas drugiej edycji słuchacze realizują u niego w firmie, na wizycie studyjnej. On im poświęca czas i to jest to właśnie, o czym chcę powiedzieć, że on to robi społecznie, tak jak wiele rzeczy. Jest prezesem zarządu, no bo nasza polska jakby rzeczywistość, jeżeli chodzi o kodeks spółek handlowych, tego wymaga. Ale 3 godziny przed każdym zjazdem, albo nawet 4, spędzają czas. W tej chwili realizują projekt pod nazwą, co jest bardzo, bardzo, jak zawsze, jeżeli chodzi o pieniądze, kontrowersyjne. Tworzą transparentny, sprawiedliwy system wynagradzania, możliwy do zaimplementowania w każdej organizacji każdej branży. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Już samo słowo sprawiedliwy na ostatnich zajęciach zostało jakby już nie tyle skreślone, a to sprawiedliwy zostało przyrównane do subiektywna większość. Czyli nie obiektywny, tylko subiektywna większość. W zeszłym roku to był projekt jak skrócić czas pracy o godzinę przy jednoczesnym zachowaniu tej efektywności i poziomu zadowolenia pracowników. No, projekt się udał, wdrożyli. Zobaczymy, czy w tym roku to wdrożą. Dlaczego Marko? I dlaczego, nie wiem, czy czytaliście chociaż krótki opis tutaj Łukasza odnośnie śniadania. Możemy założyć, że nie wszyscy. Nie wszyscy.
Przypomnijmy, chodzi o tak zwaną społeczną odpowiedzialność, ale bardziej chodzi o relacje w środowisku lokalnym, ich relacje, czyli o pomoc, o działanie na rzecz środowisk lokalnych i przekazywanie nie tylko pieniędzy, ale też własną pracę. Ja mam tutaj dla Was dane, które też Wam pomogą zobaczyć, zaraz Wam przekażę. Ale dlaczego akurat o tym? Bo jak już tutaj Łukasz przytoczył trzy filary turkusowej organizacji, czyli ta samoorganizacja plus spełnienie, czyli pełnia, dążenie do pełni bycia sobą, to między innymi powoduje, że oni w tych relacjach razem działają społecznie. I przez to te ich relacje się dużo bardziej zacieśniają. Bo firma Marko bardzo dużo daje. Dają, dobrze płacą, dają bardzo dużo benefitów typu właśnie różnego rodzaju wejściówki do kin, do teatrów, opieka medyczna dają następnie te wszystkie benefity w postaci, jak to się nazywało? Benefit, dokładnie mówię właśnie benefit. Także to wszystko dają na wejściu, ale też bardzo dużo wymagają. Bardzo dużo wymagają i to też mówią zawsze każdej osobie na wejściu do organizacji. Ja tą organizację... To jest firma jakoś ze Śląska, tak? Gliwice, tak, Gliwice na Strefie. Ja kiedyś czytałam chyba taki duży artykuł, tak. Parę lat temu. Być może, bo oni w 2016 właśnie tak mniej więcej się już pokazali i też w 2016 postanowili, postanowili założyć fundację właśnie Marko Pomaga. Bo na początku robili to zupełnie, wiecie, bo stwierdzili, że no jak mogą, to pomogą jakiejś biednej rodzinie. Ale w końcu postanowili założyć tą fundację. I to było właśnie w 2016. I chyba Jacek ich właśnie wtedy też gdzieś tam nazwał i opisał. No i przez to zostali okrzyknięci później firmą marzeń. I codziennie dostają 200 CV. Oni produkują, to jest firma produkcyjna. Ja tak mówię o Marko, przepraszam, właśnie zadawajcie pytania, bo ja tak mówię, jakbyście wy wszyscy wiedzieli, co to jest za firma, nie? No bo jakby... Także zadawajcie pytania, jakiekolwiek wam najdzie. To jest firma produkcyjna. Oni produkują szeroko rozumiane etykiety. Głównie do branży automotive. Nie wiem, czy kojarzycie te tabliczki znamionowe, które są takie niby naklejone, ale jest to metaliczne, z metalu jakby. To właśnie coś takiego. Oni produkują dużo dla branży automotive i to właśnie teraz ostatnio dostaje też kontrakt dla takich firm jak Audi czy koncern i oni są obwarowani milionami różnych norm jakościowych. Nawet Wam rzucę dzisiaj, tutaj mam takie krótkie opracowanie od nich, jak oni na linii od 2000 roku, jakie normy jakościowe pozyskiwali, bo musieli, ze względu na to, że się rozwijali. To była firma Marek oraz jego dwóch kuzynów, założyli tą firmę. W tej chwili liczą około 100 osób, plus minus 100 osób, ponieważ tam mają jeszcze magazyny, więc w innym mieście i tam w Czechach mają jakiś punkt dystrybucji. Natomiast na miejscu w Gliwicach pracuje około 100 osób, 97. I co ciekawe, powiem Wam taką anegdotę, że szukali osoby do działu wsparcia. U nich dział wsparcia to są panie, które gotują im posiłki, przygotowują 3 posiłki dziennie. Też opowiem o tym, jeżeli jesteście ciekawi, bo to jest też niesamowite. Oni mają taką kuchnię połączoną z jadalnią, że to jest po prostu niesamowite. Zaraz też, jak będziecie ciekawi, to Wam opowiem. Kiedyś szukali do działu wsparcia pani do sprzątania. To jest cały dział wsparcia, ale jej zadaniem było akurat utrzymywać czystość. Dali jej ogłoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy. No i tam było napisane w tym całym formularzu, że to jest 3,5 tysiąca netto.
Więc wszystkie panie sprzątające, które były zainteresowane pójściem do nich, powiedziały, że w życiu tam nie pójdą, bo to jest sekta. Oni na pewno coś będą od niej chcieli, że tyle kasy dają. No i mieli kłopot. Mieli kłopot, więc musieli obniżyć stawkę. Tak to wygląda. Natomiast no, mają te panie. Tam na rekrutacji rzeczywiście rekrutuje cały zespół. Cały zespół, do którego albo ludzie, którzy będą współpracować z tą osobą. I od razu mówią, czego będą wymagać. Między innymi każdy, kto wchodzi, bo dzisiaj mamy mówić o tych sprawach związanych z relacjami odnośnie właśnie społecznej odpowiedzialności i czynienia dobra na rzecz innych i dla innych. Każdy w roku musi, na to się deklaruje, może więcej oczywiście, poświęcić 16 godzin na pracę społeczną. I to, na to się każdy zgadza. Natomiast te prace społeczne wyglądają tak, że oprócz tego, zaraz powiem o pieniądzach, skąd oni pozyskują środki, to tam jest tak, że jest na przykład akcja jakiejś staruszce wyremontować, nie wiem, pokój, kuchnię i wtedy wszyscy idą. Z funduszu tego, z fundacji kupują materiały, natomiast pracę wykonują sami pracownicy. Oni chodzą sprzątać lasy, oni wspierają schroniska dla zwierząt, ale bardzo dużo pomagają dzieciom i bardzo dużo pomagają osobom starszym. Mają taki, my to nazywamy pokój chwał, ale to jest charity room. Oni mają taki pokój, który jest wypełniony różnymi podziękowaniami, aniołami. Zresztą na ich stronie właśnie są te dzieciaki pokazane, które no, rodziły się z różnymi deficytami i jest cała historia, w jaki sposób oni wspierają te dzieci. Dodatkowo oni sami między sobą robią tak, że no wiadomo, rodzą się dzieci, czy ja coś powiedziałam nie tak? Rodzą w organizacji się rodzą się dzieci i słuchajcie, żeby nie marnotrawić niczego, to oni się między sobą sami wymieniają ciuchami tych dzieci, wózkami, butami, wszystkim, mebelkami, absolutnie wszystkim. A jeżeli już naprawdę coś jest absolutnie niepotrzebne, to przyjeżdżają panie z różnych biduli po te rzeczy i tam się po prostu nic nie marnuje. Się absolutnie nic nie marnuje i to jest takie, że oni siebie też wspierają nawzajem. Jeżeli komukolwiek do załogi się cokolwiek stanie, na przykład spali się, bo tak było, spaliło się mieszkanie, no to oczywiście cała załoga, wszystko na wsparcie tej osoby. Także u nich to tak wygląda, jeżeli chodzi o relacje. Czy macie jakieś pytania jeszcze? Może trochę faktycznie tak sektor. Dokładnie. Tylko ja myślę sobie, że i właśnie tak, i tak piszą niekiedy w internetach o nich. To musisz jakby, jeżeli wchodzisz tam, no to jakby no zgadzasz się na to i też masz taki pomysł. Powiedziałeś, że są dość duże wymagania. Tak. I mogłabyś dać jakieś przykłady? Tak. Duże wymagania polegają na tym, że po pierwsze, na rozmowie rekrutacyjnej oni nie sprawdzają merytoryki de facto wcale. Jest to dopiero sprawdzane na samym końcu. Jest sprawdzane to, co ten człowiek niesie ze sobą jako wartość, czyli jaki ma system wartości, co jest dla niego ważne, oraz jest sprawdzany poziom komunikacji i otwartości. Robią to kilka razy. Cały zespół rekrutuje, ale też Marek na końcu mówi, słuchajcie, jak nie jesteście pewni, weźcie człowieka na browara. Idźcie z nim. Okej? Okay? Pijany człowiek zawsze powiedzieć prawdę. I to barman wie najlepiej. Oj tak. I to jest też takie znamienne, że oni rzeczywiście sprawdzają najpierw te podstawowe rzeczy i czy jakby, czy jest ta chemia, a dopiero na końcu merytorykę. I teraz, jeżeli już, dla niektórych może być to trudne, że ktoś sprawdza jego hierarchię wartości, dwa razy im się zdarzył błąd rekrutacyjny. Jedna osoba udawała przez 3 miesiące, a rekordziście się udało udawać przez pół roku, czyli 6 miesięcy. Ale się wysypała na bardzo takiej prozaicznej właściwie sprawie,
nie wykazywała żadnej ochoty do jakby oddawania się w akcjach społecznych. Coś nie grało i się to wysypało. Natomiast co do wymagań jeszcze, to otwartość na naukę. I to jest też coś takiego, że bardzo mocno patrzą na pokorę tego człowieka, czyli jeżeli on chce się uczyć i to jest deklaratywne, to momentalnie mają takie sposoby, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest, czy tylko tak mówi, nie? I największym, wydaje mi się, wymaganiem jest to, że on, ten człowiek wchodząc, własną krwią się podpisuje pod tym, że są pewne zasady, których nie łamiemy. Czyli chodzimy na akcje wszyscy, jesteśmy szczerzy i otwarci, popełniamy błędy, ale się do nich przyznajemy i bierzemy za nie odpowiedzialność. I to jest trudne. Myślę, że to jest dosyć mocno wymagające, bo znacie to, że ludzie bardzo chętnie chcą decydować, ale później branie odpowiedzialności za to, jaki jest tego efekt albo wynik, a jeszcze jak się coś wysypie, to jest jak nikogo nie ma. Więc to jest to. No i mają jeszcze swoje wewnętrzne regulacje, zasady, czyli głosowanie, czyli nad tym, w jaki projekt idziemy. Muszą uczestniczyć absolutnie we wszystkim. Jest to trudne. To są takie wymagania, no, nie dla każdego. No i przede wszystkim zaangażowanie w życie organizacji, czyli bycie jej częścią. Część osób, myślę sobie, w dalszym ciągu ma takie podejście, żeby przyjść, odbić kartę RCEP-a i o 16 ją odbić z powrotem i jakby nie żyją tą organizacją. U nich tak nie jest. Oni popołudniami się spotykają, oni organizują i biorą udział w różnych akcjach, typu na przykład wąsacze, nie wiem, czy kojarzycie taką akcję. No to jest właśnie niby popularna, ale dalej mało popularna. Ja też wspierałam tą akcję. To jest akcja na rzecz badania się, to jest w ogóle akcja społeczna, badania się pod kątem raka prostaty i raka jąder mężczyzn. Czyli Movember. No Movember, dokładnie Movember. No wąsacze, ja też Movember. A także kupowałam cegiełki i goliłam panów, brałam w tym udział, bo to jest tak, że zapuszczają tam wąsy i brodę, no i jak przychodzi ten Movember, no to się golą. Znaczy są goleni. I teraz śmieszna sytuacja, bo Marek, który ma dosyć skąpy zarost, mówi, że jak brali udział 2 lata temu w tej akcji, to jak siedzieli przy stole konferencyjnym, to każdy skubał tego wąsa, bo go miał. Jak go nie miał, to nie skubał, każdy skubał. Jeszcze mówi, że on ma taki ten zarost, taki, że miał taki wąsik, taki troszkę, jak my to mówimy na Śląsku, u nas to jest takie znamienne jak górnik, to mówił, że wyglądali przy tym stole jak banda górników, która tylko skubie swoje wąsy. I mówi, że kolejnego roku już tego nie dźwignął, bo nie umiał tego zapuścić. No ale są tacy, co takie sumiaste wąsy pozapuszczali i biorą w tym udział. Więc każda taka akcja, oni są. Oni są, oni w tym biorą udział. Dodatkowo też w sumie razem wychodzą na różne pikniki firmowe. Tam się te dzieciaki znają. No, może to trochę sekciarskie. Czekajcie, napiję się, bo mi w ustach zasypia. Może to trochę sekciarskie, ale oni się tam po prostu wszyscy lubią. Tak, że oni się zadychają w swoim środowisku? Mm. Nie, skąd? Tylko, że też jakby... Wiesz, jak masz tam, nie wiem, szereg różnych znajomych, no to akurat w firmie też są. Więc w ten sposób współdziałają. No i jeżeli chodzi o wiecie, te relacje i ten biznes społeczny odpowiedzialnie, no to jest... O, bardzo Ci dziękuję za wodę. Świetnie, jak Ty wiesz, jak to ten człowieka poratować. No tak. Sam bym to poprowadzić. Dzięki. W każdym razie... Ja mam takie pytanie, które nas trochę cofnie do tego, o czym zaczęłaś mówić. Chodzi mi konkretnie o to ogłoszenie o pracę.
w którym opisałaś, że była treść, brzmiała panie do sprzątania i było... Nie wiem nawet jak to było, wiesz? Nie wiesz? Aha, czyli nie wiesz. Nie wiem dokładnie, bo to w Powiatowym Urzędzie Pracy musisz jakoś opisać. Ale okej, okay, ale tu powiedziałaś, że to było pani, pani do sprzątania. Do działu wsparcia, no. Było utrzymania porządku. Tak? Czyli nie była to osoba, to nie było określenie osoba, była pani. Chyba osoba, nie wiem, wiesz, ale panie się zgłaszały po prostu. Nie, dokładnie nie wiem, nie powiem ci, bo jakby nie widziałam tego ogłoszenia. Ja mam takie pytanie. Nawet nie mogliby, przypuszczam, zaraz to krótkę. Przypuszczam, że w Powiatowym Urzędzie Pracy nie mogliby napisać pani. Aha, okej, okay, bo ja usłyszałam, jak mówiłaś pani, pani i pani. No pani się zgłaszały, także przepraszam, taka wiesz, zupełnie jakby patrząc na historię, tylko jak to się tam odbywało. Zupełnie taki skrót myślowy, także przepraszam za to. Raczej, okay. To jest jasność, to jest dobre. No raczej nie, nie sądzę, nawet by im przypuszczam w Powiatowym Urzędzie Pracy na dyskryminację, że tak powiem, mężczyzn nie pozwolili, nie? A ja mam pytanie, a my rozmawiać na temat, czy to w ogóle się tak wtrącam? Dajesz, na temat pozyskiwania nowych pracowników. A już właśnie, zaraz o tym powiem, co chciałam. Bo ja mam straszny problem. Oni nie mają problemu, bo przez to, że są okrzyknięci firmą marzeń, ludzie niech czytają, jaka to super firma jest, jak to tam płacą świetnie. Ale wiecie, Google? Jak ludzie? Wszędzie. Wszędzie. Tam jest kilka opinii chyba. Znaczy nie, ale Google jako firma Google, bo też mówi, że tak, Google jest tak, marzenie. Tak, dokładnie, dokładnie. No mniej więcej, tylko trochę inny kaliber. Słuchajcie, na liga. Będzie trzeba ten. Ja to prześlę najwyżej. Tak, tak, tak. U mnie to jest praca ciężka, niestety. Ale... Godziny nie średnie. Ale warunki jeszcze pracy, wiesz, możesz wpłynąć na warunki pracy. Warunki pracy, jakie są warunki pracy? 300 pijanych osób. Słuchajcie, rzekasz? Tylko 300. Ale ja mam problem. Na palący? Oni, biorąc pod uwagę, jeżeli chodzi o... A, właśnie, jeszcze ty. Tak, no ja po prostu nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, te wysokie wymogi. Wysokie wymagania, uważasz, że to nie są wysokie wymagania? Ja uważam, że dla większości ludzi to po prostu jest, jak to się mówi, środowisko życia. No, to nie są jakieś tam wymogi. Dzięki ci za to. Jesteś na dobrej drodze. Nie, ja taki jestem. Ty taki jesteś, właśnie. Przez pryzmat patrzymy siebie. Ale dokładnie, mierzymy swoją miarką. Wiesz, jakie to trudne jest być z tobą dla niektórych w pracy? Słuchajcie, ja jestem terapeutą, kinezjologiem i dla mnie kinezjologia to w ogóle sprawdza człowieka, diagnozuje przez odruchy, zadajesz pytanie, a mięśnie odpowiadają. To jest to, co wy tam na rekrutacji robicie pół roku. Mi to zajmuje 5 minut na przykład. Nie? A dlatego gdzieś się zgubiłem, przepraszam. O czym my rozmawialiśmy. Słyszałeś odpowiedzi na pytanie, jeżeli chodzi o te znaczy, ciężkie, o dużo wymagam. Znaczy ja wiem, że jest dużo ludzi, którzy świetnie się wpiszą w wasze warunki, tylko im na to pozwolić. To jest jeżeli oni, jak to się mówi, dostaną jakby wewnętrzne pozwolenie na zaufanie, nie będzie z tym problemu. Zresztą no, jak w tej książce tego Lalu. I elektrownie, i te szpitale, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, jak to się mówi, no po czasie mają te tak. Dlatego ja tu nie uważam za jakieś wysokie wymagania pracy. Dlatego chciałbym usłyszeć, co tak naprawdę jest tymi wymogami. Bo jeżeli tylko sposób życia, no to przepraszam. Poniekąd tak. Tylko? No wiesz, dla niektórych ludzi naprawdę to jest bardzo trudne, po pierwsze się wpisywać... Nie, jest dużo w społeczeństwie ludzi, można sobie wybrać, no. A co dalej? To raczej chodzi o grupę społeczną, która się bardzo angażuje w aspekty społeczne. Znaczy to jest jedno, ale to rozumiem, no, zebrałeś sobie grupę przyjaciół, no i jest fajnie, no. Nie wiem, czy 100 osób to są przyjaciele, nie? Wiesz, wymagania to też jest tak, że oni tam mają wdrożone niektóre elementy linowe, dla których to też może być trudne, nie? Mają 5 razy dlaczego, mają to wszystko mają bardzo takie poukładane. Znaczy do tej pory usłyszałem tylko o relacjach. W zasadzie o relacjach. To jest wymogów oprócz relacji nie ma żadnych? No wiesz co, no... Mówimy o wysokich wymaganiach. To jest najwyższe z wymagań, a później są takie wysokie wymagania, że jeżeli czegoś nie potrafisz, to musisz się czego nauczyć. Czyli dostajesz lekcję języka, jeżeli czegoś nie potrafisz. Jeżeli go nie znasz, jakiegoś tam, wszystko możesz dostać, to musisz jeszcze gdzieś. To nie jest kwestia relacji, to jest przede wszystkim kwestia wartości. Wartości. To jest ta grupa społeczna, która chce się angażować i chce się rozwijać. To ja doskonale rozumiem.
Ja po prostu chciałem usłyszeć konkretnie jakieś tam w tradycyjnym sensie wymagania pracy, tak? To jeżeli chodzi o merytorykę, to czy, tego to nie ma takiego. Czy na przykład, czy powinienem mieć jakieś obroty, czy no nie wiem, rozwijać się z jakąś tam prędkością. Wykształcenie to kierunkowo fajnie by było. To nie jest wymagane. Jeżeli nie masz wykształcenia, a masz w tym doświadczenie, to super. Nie musisz mieć kierunkowego wykształcenia, ale dajmy na to, pracowałeś, nie wiem, w PR-ze przez lata i przyznajesz się, że jeszcze czegoś potrzebujesz, a grasz jakby na tych samych, rezonujesz na tych samych wartościach, co oni, no to bardzo możliwe, że akurat dasz radę. A jeżeli masz te same wartości, załóżmy w punkt, a zero doświadczenia, zero wykształcenia, ale ambicje jakieś, to zależy, wiesz co, to zależy od tego. Na etapie selekcji, na takim filmie też normalne są rekrutacje. Słuchajcie, nie trzeba wysyłać. Weszłam na stronę Marka, to nie jest na trudne. Na podstronę praca jest jedna oferta pracy. Jest ich ogłoszenie wygląda troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Oni mają film Ogniem i Mieczem. Tu akurat jest, są dwa punkty. Jest, jeżeli jesteś osobą i tu są wypisane, jakie cechy charakteru poszukują, a drugie jest zakres obowiązków, jaki będziesz miał. Nie ma wymagań w stosunku do kandydatów. Mówią, czym się będziesz zajmował i pytają cię, czy jesteś taką osobą. Dokładnie. I to są miękkie rzeczy w tym, jeżeli jesteś taką osobą. Głównie miękkie. Nie trzeba mieć wymagań, żeby powiedzieć, czego potrzebuję. To jest to. Myślę, że ktoś, kto nie wiem, skończył polonistykę i pracował jako nauczyciel polskiego, nie zgłosi się do ogłoszenia do oddziału IT, w sensie jak i tu byś się bardzo wyruła. Ale nie, ale nie. To wiadomo, jest IT, ok, siedzi w tym, to wtedy ok, wtedy tak. Ale jeżeli jakby nie ma z tym nic wspólnego, no to nie będzie składał papieru na takie stanowisko, to byłby sens, no byłby, jak ktoś składa papieru na takie stanowisko, no to musi gdzieś tam być zdany. Mogę trochę stresić. Wychowałem około 100 pracowników, bo to jest 16 lat w gastronomii. Tak, ale jest to troszkę inna branża. A tak chodzi o ludzi, jakich pozyskujemy. Tak. Miałem człowieka, który miał 18 lat, przyszedł do pracy z książeczką z nigdy nie pracował w gastronomii. Jeden mi się na sposób, jedna mi się taka sztuka trafiła. A to fajnie, bo to taka prosta gościu wiedział, gdzie idzie, po co idzie, nic nie umiał. Nie umiał piwa nawet. Ale po 3 miesiącach był najlepszym barmanem, jakiego posiadałem. No tak, bo... Przyszedł mi człowiek 5-letnim doświadczeniem. Szklanka, według gastronomii zasad jest 30% na dole, to jest... Jeśli chodzicie do restauracji, pewnie tego nawet nie wiecie. Ale no nie za bardzo, nie smaczy się trochę, jak ktoś wam podawał przed szklankę z wodą, czy no nie, bo tutaj dotykają usta. Po 5 latach doświadczenia zawodowego, tak podawałbym. Więc nie znacie się, ile ma się lat, czy jakie ma się doświadczenie. Jeśli się ktoś chce rozwijać i ma pewne właśnie zaangażowanie, w typu ma czas na to, chce się rozwijać, to ma czas na organizację. I chyba o to im chodziło. Głównie o to. Ludzi szukają. Głównie o to właśnie za... którzy będą potrafili się nauczyć nowych rzeczy, którzy będą chcieli przede wszystkim tak współpracować z nimi, jak oni tego oczekują. I jakie oni mają wartości? To jest ciekawe, bo oni mają zrobioną misję i wizję. Oczywiście wizja może się zmieniać, natomiast misja powinna być stała, ale wartości mają szeroko rozumiany szacunek dla ludzi, rozwiązywanie problemów społecznych i poszanowanie dla środowiska naturalnego. Jeżeli chodzi o rekrutację, to fajnie, że wspomniałaś. Nie wiem, czy to już jest u nich na stronie, ale oni wymyślili coś takiego, że żeby nie jakby nie zaoszczędzić czas i kandydatom, i sobie, i wszystkim członkom zespołu, to nagrali film, nazwali go Ogniem i Mieczem. I to jest film, w którym grają pracownicy, pokazując, jak u nich jest. Ze wszystkimi lepszymi, gorszymi momentami opowiadają po prostu, jak jest. I to już jest, i to nie ma jeżeli nie ma na stronie, to jeszcze się tworzy, bo to jest zupełna nowość, z Markiem rozmawiałam w zeszłym miesiącu. I to jest jeden krok, żeby niektóre osoby zniechęcić. To nie chodzi, żeby zachęcać, tylko zniechęcić wszystkich.
a później ta reszta ewentualnie. Dzięki, że się zorientowałaś, do czego zmierzam, tak. Ja mam jeszcze jedno pytanie a propos tej organizacji właśnie dzielenia swojego czasu i tak dalej. Jak oni się bronią przed konformizmem, o który bardzo łatwo, jeżeli dzielimy wartości, wiemy, że jest to bardzo ważne, ale też wchodzą w grę relacje. Bo jest kwestia konformizmu, jest kwestia tego, że oni chcą się pokazać z tej dobrej strony, ale w pewnym momencie to też w jakimś stopniu już muszą, tak? Tam, gdzie chcą czy nie chcą, ale też potrzebują mieć swoje granice jako osoba no, indywidualna, tak? Wiadomo, że każdy chce dawać, ale każdy też wie, jak chce dawać, kiedy chce dawać, z pustego się nie naleje. Czasem się naleje, ale nie w tym kierunku. I wydaje mi się, że łatwo wpaść w taki relacyjny konformizm związany z oczekiwaniami grupy, bo będzie tak, że w 9 na 10 przypadków chcesz dać, chcesz się zaangażować, a będą przypadki, w których łatwo jest wpłynąć na osoby, zwłaszcza takie, które dają, bo osoby, które dużo dają, są przyzwyczajone do tego, że dają, przyzwyczajone są do tego, że nie proszą i do tego, że inni będą oczekiwać, że jakby nie postawisz tej bariery. Bardzo łatwo w to pójść i popłynąć. Łatwo, natomiast u nich oni starają się bardzo dużo rozmawiać, zarówno w kręgach swoich zespołów, bo oni oczywiście też mają różne tam, że tak powiem, swoje zespoły typowo już merytoryczne, ale też rozmawiają zupełnie, wiecie, jak jest problem w jakimś zespole, to biorą kogoś zupełnie z innego, że tak powiem, zakresu obowiązków i w ten sposób rozmawiają. Staram się cały czas rozmawiać. Oni tam rozmawiają o wszystkim i to nie jest tak, że to jest cały czas dawanie. To nie jest tak. Tam jest też tak, że tam są oczywiście konflikty, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy ma gorszy dzień. Więc jakby tam do tak długo rozmawiają i tak długo będą, że tak powiem, mediować, aż w końcu zostanie sprawa wyjaśniona. A jak przy tak dużym zaangażowaniu relacji i takich naturalnych, silniejszych energii i słabszych energii znajdują i utrzymują balans pomiędzy rozmową, nawet długą, czy mediacją, nawet długą, która jest szukaniem trzeciego wyjścia, a taką, która nawet w nieświadomy sposób staje się perswazyjna? Wiesz co, tego nie wiem, ale raczej nie słyszałam o tym, żeby się coś takiego zadziało, żeby to była perswazja. No, na pewno nie wprost. Ale... Nawet jak, może na zasadzie nie wprost, tylko że widzisz, myślę sobie, bo też taki case był w zeszłym roku, jak ta grupa właśnie słuchaczy studiów przyszła po raz pierwszy do Marka i ustalali temat tej pracy dyplomowej, końcowej. No i jedna osoba była jakby, on jakby podał dwa tematy. Cała grupa, czyli wtedy bez tej jednej osoby, 11 osób powiedziało ok, idźmy w ten skrócony czas pracy, skróćmy w ten projekt, żeby skrócić czas pracy, a jedna osoba mówi nie, ja nie chcę. No i de facto te 3 godziny pierwsze spędzili nad tym, ale to nie Marek, spędzili nad rozmową rzeczywiście, czy nie iść w stronę, nie czy zostać przy swoim, to było ciekawe, tylko czy nie iść w stronę tej jednej osoby. Tak to było zaanimowane. Czyli nie szukali trzeciej drogi? Nie, no bo mieli dwa tematy do wyboru. Znaczy, Marek się przygotował, on też jest mentorem, jakby wymyślił na jakieś dwa tematy, które w jego organizacji się przydadzą. Znaczy się to chce wdrożyć, tak? Bo on cały czas coś tam, tak jak turkus nie jest celem samym sobie, tak po prostu oni ci nie nazywają organizacją turkusową, tylko ewentualnie tam partycypacyjną albo innowacyjną. I oni próbowali rzeczywiście, co można zrobić, żeby iść w jego stronę. I to dla mnie było wtedy też takie ciekawe, że nie jakby ciągnęli w swoją większość, no bo większość, no 11 na 1, no to jest większość. I myślę, że to właśnie się tam tak odbywa. Tylko zobacz, co ja chciałam mówić jako trzecią drogę, to nie znalezienie trzeciego tematu, tylko utrzymanie tej wyboru większości wraz ze znalezieniem takiej niszy, czy jakiegoś wąskiego zakresu dla tej jednej osoby,
żeby ta osoba była w tym szczęście droga. Pójście w drugą stronę całkiem przez 11 osób, bo ich jedna pociągnie, to nie jest droga. To jest ale na końcu stanęło na tym, że ta jedna stwierdziła, że w ogóle analizując to rzeczywiście dogłębnie, on jednak stwierdza, że on chce iść za nimi. I powiem ci, że tak naprawdę nie wiem do końca, jak to się tam tak naprawdę odbywa, bo wydaje mi się, że to też w zależności od obszaru, w jakim oni podejmują decyzje, nie? Bo jeżeli chodzi o rekrutację, no to jakby mamy tutaj sprawę jasną, nie? Albo wszyscy, albo nikt. Tak jest u nich i szukamy ewentualnie następnej osoby i rozmawiamy z nią. Czy patrzyliście na dane, które wam przekazałam? Co wy na to? Wystarczy jeszcze pytania. Zdarzają się odejścia? Tak, zdarzają się odejścia. No bo na przykład takie sytuacje, o której mówisz, no to ja wyobrażam sobie, jeśli ktoś stwierdza, tak, przy jednym działaniu, przy drugim nie pasuje ta organizacja, no to nie szukamy jakiegoś takiego kompromisu, tylko po prostu nie. Ja odchodzę, tak? Nie tak, podejmuję taką decyzję samodzielnie, że to nie jest dla mnie firma. Dokładnie, i są odejścia. Słuchajcie, ta firma cały czas też ewoluuje, ona cały czas żyje. I nie dalej jak jeszcze w zeszłym roku był od PR-u Łukasz i Łukasz po prostu znalazł jakąś swoją inną drogę, bo on się interesował w ogóle fotografią i on się po prostu trochę zmęczył jeżdżeniem na te wszystkie konferencje i te wszystkie, po prostu Łukasz odszedł. To nie jest tak, że tam ktoś kogoś trzyma na siłę. Mało tego, jeżeli rzeczywiście ta osoba nie ma siły podjąć samą decyzję, żeby odejść, to ją zespół wypcha. Bo jeżeli nie będzie, nie, jeżeli będą widzieć, że się oddala, że jakby nie pracuje z nimi w zespole nad projektami, że gdzieś tam głową jest gdzie indziej, no to najpierw rozmawiają, a potem no to stary, no to no albo jesteś, no albo cię nie ma, nie? Bo przecież no, gdzieś tutaj się z nami na coś umówiłeś. I tam już Marek nie ingeruje, nikt nie ingeruje. Oczywiście Marek na samym końcu zawsze chce porozmawiać, no co tak naprawdę się stało, no ale o co chodzi, no i żeby się po prostu dowiedzieć, nie? Czy może my jakieś błędy popełniamy, że ty chcesz odchodzić? Mhm. Jakieś jeszcze macie pytania? A co do właśnie danych? Jak wam się podoba to, że 1,5% z wynagrodzenia ludzie odprowadzają? To jest obligatoryjne na takiej zasadzie, że podjęli decyzję tak wspólnie, to już jest obligatoryjne. Tak. To jest właśnie jedno z wymagań na wejściu. Czyli de facto moje wynagrodzenie jest po prostu 1,5% mniejsze niż mam. Tak. To jest wprowadzane na fundację. I to jest też jedno z tych wymagań, które są stawiane na wejściu. To ustaliła grupa pracowników? Tak. Gdzieś kiedyś, tak? To nie ustaliła... wydajuje tego każdy pracownik wchodząc do... Nie, to ustaliła, to są już wewnętrzne zasady. Tak jak masz regulamin tam, nie wiem, pracy i wynagradzania, dajmy na to, tak tutaj wchodząc, to jest w regulaminie wynagradzania. W sensie to jest na początku, to nie jest problem, tak? Bo że ktoś przychodzi do pracy i nagle... Nie, to jest na samym początku, to jest mówione przemiłować, tak? Ale dodatkowo, jak sobie będziesz czytał o tej firmie, to wszędzie to znajdziesz, to co ja ci tutaj wydrukowałam. No de facto, będąc na rozmowie, po prostu jak podają ci kwotę wynagrodzenia... Od razu, jest wszystko transparentnie. Tak. Dodatkowo zauważcie, oni mają swoją mapę pomocy, to jest mapa pomocy i tam nie ma dużych aglomeracji, tam nie ma Katowic, są tylko Gliwice, tam gdzie oni się znajdują i są wszystkie małe, pobliskie takie no, mieściny i różne takie no, wioły. Także oni tego, bardzo dużo mają zapytań na przykład takich, że no, że ktoś tam organizuje jakiś event, no i chcą, żeby tam jakieś logo, marka i tak dalej, i chcą to za kasę, no to oni już to uważają jako sponsoring i w to nie wchodzą. Sponsoringi nie wchodzą. Natomiast jeżeli, tak jak tam chyba, nie wiem, czy to napisałam, czy nie, jeżeli jest jakaś organizowana pomoc, no to też wszyscy się na nią muszą zgodzić, bo wszyscy też w tym partycypują, nie? Że wszyscy się muszą zgodzić na to. Każdy może wyjść z propozycją, bo na przykład tam u mnie, nie wiem, na wsi dzieciom brakuje czegoś, no ale też trzeba to opisać i jest specjalne do tego miejsce opisać, no i później grupa decyduje i głosuje, nie? Właśnie miałam pytać, jak wygląda wspólne podejmowanie. Oni mają system i głosują. A czy to jest tak, że w ogóle nie ma hierarchii?
zaraz powiem o hierarchii. I każdy, to też jest kolejna rzecz, każdy musi zagłosować. I to jest też kolejna rzecz na wejściu. Są twoje prawa i obowiązki, musisz głosować, bo to jest ważne, twój głos jest ważny. Można głosować tylko na tak lub nie? Można się wstrzymać, ale musisz się odznaczyć. A głosowanie, jaka jest tak? Zależy, tak, w zależności od tego, proszę. Jak wygląda w ogóle głosowanie, na czym polega? To jest w systemie. Jest, czyli na przykład jest online. Tak, online, oni mają systemowo, aha, bardzo dużo. Okay. Oni mają wszystko dość mocno skomputeryzowane. Mają wszyscy identyczne, wszyscy mają takie same meble i takie samo wyposażenie. Wszyscy. Od nas, po prostu wszyscy absolutnie. Dodatkowo mają wprowadzone takie linowe różne rozwiązania, że na przykład w pierwszej szufladzie przy każdym biurku, jak są te takie, jak one się tam nazywają, te szufladki, no są te kontenerki, no to w pierwszej szufladzie w każdej takiej znajdziecie to samo. Czyli zszywacz, dziurkacz, gumkę, nożyczki, ołówek, linijkę, wszystko jest to samo. Czwarta szuflada jest prywatna. Przy biurowych stanowiskach również? Tak, przy wszystkich. Dla mnie to jest tak płyste u mnie w organizacji. Oni mają także przy tych wszystkich biurowych. Okay. Wszystkich biurowych. Na produkcji mają zupełnie co innego. Na produkcji mają shadow z kolei, shadow places. Czyli jak wiecie, nie? Jak tam, gdzie była linijka, ona tam zawsze być. Tak, tak. No. Telefony też mają takie same? Wszyscy mają te same sprzęty. Czyli jeżeli prezes wymyśla iPhone'a, to wszyscy firmy mają iPhone. Tam wszyscy mają swoje iPhone'y. A dlaczego nie podtrzymują polskiej produkcji? A tego to ja nie wiem. Widocznie, bo nie ma. Wiesz co, nie wiem. Tego nie wiem. iPhone'y się są produkowane na Tajwanie. Słuchaj, oni mają to, przypuszczam, dlatego, że mają wszyscy te same aplikacje zainstalowane. Czyli mają ten swój system, to wszystko idzie sieciowo. Tak myślę, że dlatego to jest. Bo mają na przykład program, to jest ciekawe, o kuchni. Dlaczego oni spożywają posiłki razem i gotują? W ogóle wymyślili na początku, idea kuchni powstała, żeby sobie każdy mógł przyjść, coś sobie zagrzać, czy sobie zrobić i tak dalej. No i nagle się okazało, że mają tą jadalnię i zrobili jedną ścianę kuchni i zobaczyli, że rzeczywiście wszyscy tam przychodzą i wspólnie i tak razem spożywają te posiłki. Więc wymyślili, w ogóle zaczęło się od tego, że Marek wymyślił, bo sam to lubi, żeby soki owocowe wyciskać. Więc zaczęli hurtowo kupować te soki owocowe, owoce, kupili jakieś tam te wyciskarki i każdy z pracowników dostawał sok owocowy tam w ilości, nie wiem, czy ile chciał, oczywiście kawa bez limitu, tam te wszystkie różne herbaty to samo. Natomiast jak zobaczyli, że rzeczywiście to się tam zaczyna robić tak bardzo relacje i jeszcze przy tym jedzeniu ludzie rozmawiali w ogóle o swojej pracy, o projektach, czyli różne pomysły powstawały i zapytania zupełnie luźne, czyli na innej płaszczyźnie, no to wymyślili, że zrobią kuchnię. Więc ta kuchnia wygląda tak, że ona jest tak jak tam od szyby tutaj do mnie. Środek to jest same stoliki, jadalnia. Nawet to większe jest. Po dwóch stronach są zabudowy kuchenne, czyli są piece, palniki, takie lady. No i postanowili zatrudnić właśnie panie do gotowania. To się nazywa też dział, wszystko panie z działu wsparcia. Wygląda to tak, że mają system też i każdy odznacza tam na tydzień, czy w tygodniu na przykład, że będzie poniedziałek jadł tylko śniadania, bo potem wyjeżdża, wtorek całość, środa całość, czwartek wcale, a piątek tylko śniadanie. No i na tej podstawie oni szacują, ile mają kupić dokładnie różnych produktów, układają menu. I tak to wygląda, że około 50-60 osób je. To jest idealne dla singli, no bo jakby nie muszą wtedy gotować. I pracownicy płacą tylko i wyłącznie za surowce. Całą resztę płaci firma. Oni płacą za surowce, a że kupują to hurtowo w makro czy tam w Selgrosie, raz tak, to jeszcze dodatkowo mają zamrażarki, więc te panie jakieś ryby czy mięso mrożą, więc to wszystko wychodzi tanio, także oni płacą około 20 zł. Nie? Tak to wygląda.
No i idea po prostu świetna. Te posiłki są wszystkie oczywiście zdrowe, zrównoważone. Mają bardzo dużo zieleniny, sałaty i różnych innych rzeczy, także no, byłam, jadłam, wiem jak jest. Zawsze się zastanawiałam i pytałam Marka, czy te 1,5% w ogóle odprowadzania na wejściu, czy to ludzi nie zrażało? On mi powiedział, że nie. Że przy tym, jakie proponują warunki, te 1,5% każdy to potrafi liczyć. I jeszcze, że idzie to na cel dobroczynny, a może mnie się kiedyś coś wydarzyć, że stracę, nie wiem, dom czy cokolwiek, to każdy w to wchodzi. Bo to jest obligatoryjne. A ciekawe, co by też było, gdyby to było dobrowolne. No to też tak. Ale zastanawiałam właśnie. Jak już się zapisuje. No, jak ktoś nie jest gotowy tego płacić, tak. No to nie pasuje do organizacji. Tak. Nie ma dyskusji. To jest dokładnie. Ale jak w ogóle wygląda tak, to nagrody, to też ciekawi. Jak się o tym decyduje, mam wrażenie, że one są też bardzo konkurencyjne w stosunku do pewnie tego, co płaci rynek. Tak. Są konkurencyjne. Są konkurencyjne, natomiast jeżeli chodzi o system wynagrodzeń, to tam też im kto dłużej pracuje, dajmy na to na analogicznym stanowisku, ja pracuję, nie wiem, od początku 10 lat, a ktoś pracuje 2 lata, no to ja będę miała na tym samym stanowisku, dajmy na to, wykonuję podobne rzeczy, będę miała wyższe wynagrodzenie, bo jestem w firmie dłużej, dużo więcej pracowałam społecznie, dużo więcej oddałam z siebie, w związku z czym mam wyższe wynagrodzenie. Okej, okay, ale rozumiem, że to jakiś zarząd ustala, jakie są stopnie na danych stanowiskach, czy to też jest jakieś partycypacyjnie ustalane? Partycypacyjnie ustalają to wewnątrz zespołu. Jeżeli jest zespół 8-osobowy z danego działu, to oni ustalają, mają widły, też mają widełki i ustalają to wspólnie. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek nadwyżki. Ale widełki stanowiskowe są jednak jakoś ustalone, czy widełki są, jest jakiś budżet na działy? Budżet na działy, jak jesteś nowa, to zawsze dostaniesz mniej niż już inni pracownicy. Jest budżet na działy. No ale też mają tak, że jest budżet na dział i dajmy na to, no ludzie się nie wyrabiają z robotą i mówią, że chcą kolejną osobę, nie? No to są za to odpowiedzialni, że nie biorą tej pracy na siebie, ale też każdy z nich będzie miał później niższe udziały tak w premii. Więc to jest też taka odpowiedzialność premii końcowej. No właśnie, chciałem się zapytać, systemu premiowych wiecie, nie mają, ale gdzieś tam jakąś nadwyżkę dostaną. Mają, tak, mają na koniec roku nadwyżką i to jest dla wszystkich dzielone porówno. Ale porówno na osobę, czy porówno zależnie od wynagrodzenia? Na osobę. A resztę jeszcze też odprowadzają. Resztę też, nie, nadwyżka cała, która zostaje, jest część, procent zysku, który zostaje, jest częściowo odprowadzany na fundację, a częściowo rozdystrybuowany na koniec roku na wszystkich pracowników porówno. Karolina, ja mam takie pytanie, bo być może to dlatego, że o tym taki jest temat tego spotkania, dlatego tak długo nad tym spędzamy, ale mi bardzo brakuje w tej całej opowieści tej firmie więcej szczegółów na temat tego, czym oni się faktycznie zajmują jako firma. No niestety ja wynoszę z tego taki obraz pewnego rodzaju braku skupienia, no bo oni tak naprawdę są firmą produkcyjną, a jeszcze fundacją. No nie wiem, jeśli ktoś chciałby, jego misją życiową jest pomaganie, to może się zwrócić po prostu w fundacji, jakiegoś jeszcze świątecznej pomocy na przykład. No ja po prostu wydaje mi się, że gdybym miał w własnej firmie podążać tą ścieżką, to brakowałoby skupienia na tym, co faktycznie my mamy robić, tak? Dobra. Ja cię rozumiem. Tak, ja cię słyszę. Natomiast ja jestem blisko, także nie jestem. Ja cię słyszę, także oni mają misję i wizję organizacji, ale też mają wartości. Jedną z tych wartości jest przy okazji realizowanie właśnie tych spraw społecznych. Może dzisiaj rzeczywiście jest taki mocny nacisk na to,
bo ja chciałam pokazać wizerunkowo, tak? Jak organizacja, która działa społecznie, czyli ma ten cały CSR na takim, a nie innym poziomie, jest postrzegana przez pracowników. To jest jedna z metod bycia korpusowym, jeden z modeli, tak? Tak naprawdę byłbym w takim razie ciekaw tego, czy oni są w stanie jakoś odnieść to, jakieś swoje sukcesy w tej działalności fundacyjnej, czy one mają jakiś pozytywny wpływ na tą pozostałą działalność, bo to chyba to jest jakby klucz. Nie. Co ma robić oni ta firma? Oni mają, to jest firma. Bo to za chwilę może się okazać, że z tej firmy powstanie tylko ta fundacja i to też jest ok. Nie, to jest obok zupełnie, fundacja jest obok. Oni mają, firma się nazywa Marco Making Things Unique, a fundacja nazywa się Marco Pomaga. I to jest jakaś część. Ona jest oczywiście integralną częścią Marco, natomiast umówmy się, ta firma potrzebuje tlenu. A tlenem dla firmy, tak jak dla organizmu, organizm potrzebuje tlen, to są pieniądze. To jest normalna firma, która zarabia i ma, no musi pracować, tak, żeby wyżywić tych pracowników. Umówmy się. Jaka jest skala tych działań, bo to może być odpowiedzią, bo u nas właśnie też jest organizm, też mamy organizację, która chodzi tu o skalę. I też działamy charytatywnie i też dużo robimy, tylko to dużo robimy, to jest, powiedziałabym, jedna akcja na kwartał. To jest, tak, to nie, my nie mamy pełnego etatu w tym Charity Team, my mamy grupkę ludzi, którzy się angażują i to jest jedna akcja, którą robimy. To jest oczywiście szlachetna paczka, to jest, nie wiem, zbiórka na i pomoc schroniską. Natomiast skala tego to jest jedna, dwie maksymalnie na kwartał. Więc jakby właśnie, to nie jest... mamy ryzyka za jakby złapania ogona i robienia tylko fundacji, bo tego nie ma. Statystyczny pracownik, z jego czas angażu to jest maksymalnie kilka godzin, nawet nie wiem, kilka godzin na kwartał, tak? Nie, upieczenie ciasna, jak masz. Jak wspomniałam właśnie, każdy z nich ma minimum 16 godzin na rok. I to są godziny minimum pracy, czy prywatny minimum czas musi angażować? To też miało pytanie. Wiesz co, prywatny czas. Prywatny czas. I to jest właśnie też to wymaganie na wejściu, że generalnie no, nie każdy chce angażować. Słuchajcie, no 16 godzin na rok. To są 4 godziny na kwartał, tak? Więc tak, no więc hello, nie? To jest minimum. A jeżeli masz ochotę uczestniczyć więcej, tak? I zbierze się grupa ludzi, która będzie chciała wyremontować babci mieszkanie, to proszę bardzo, tak? To proszę bardzo, to jest twoja, tylko i wyłącznie twoja sprawa. Oczywiście są momenty, kiedy oni są w godzinach pracy. Kiedy oni są w godzinach pracy, między innymi takie działanie społeczne, prowizerunkowe, to jest pomoc i dzielenie się wiedzą, na przykład ze studentami ze studiów, które ja prowadzę, tak? To też jest marka czas w godzinach pracy. Mam pytanie, czy mogłabyś powiedzieć, jak oni bardziej pracują, no bo Fundacja CCA jest tą rzeczą wizerunkową, która zajmuje, powiedzmy, pracownikowi 5%, no, ten, bardzo, bardzo mało, tak? Za to, no, coś więcej, jak oni wewnętrznie pracują, czy o tym? Ale o co ci konkretnie chodzi? O godziny pracy? Nie, czy mają struktury, czy mają struktura, jak na przykład zespoły między sobą współpracują, jak na przykład wygląda różnica między pracownikami biurowymi, a pracownikami na linii produkcyjnej, tak? Więc, już mówię, to też jest bardzo specyficzne, bo tamta linia produkcyjna, jak tam wchodzicie, kiedykolwiek będziecie mieli okazję, ja też robię czasami takie wizyty studyjne, jak ktoś się tam zgłasza, to zabieram właśnie też gdzieś tam do tych organizacji turkusowych. Ta produkcja, śmieją się ludzie, że tam jest czyściej niż u nich w domu. Bo jest to specyficzna produkcja, to nie jest taka produkcja, jaką my sobie wyobrażamy, że to jest, wiecie co, linia i smar, nie wiem, nie wiadomo co. Oni produkują etykiety, w związku z czym to są wysokiej klasy mieszalniki farb, wysokiej klasy drukarki, jakieś tam 3D i różne inne rzeczy, więc tam jest po prostu jak w pudełku.
Tam są wytyczone, w ogóle tam są ścieżki dla pieszych, ścieżki dla wózków, te shadow właśnie places, gdzie wszystko musi leżeć na swoim miejscu, więc tam jest zupełnie inaczej. I tam ta produkcja, tam ci operatorzy tych wszystkich urządzeń, tych ustrojstw, maszyn różnych, oni są, oni wyglądają tak samo jak cała reszta ludzi, nie? Jedynie co tylko to, żeby ich było widać, jak tam wózek jedzie, czy coś, to mają te kamizelki, zresztą jak my tam wchodzimy, to też musimy założyć kamizelki, nie? Więc ta produkcja zupełnie inaczej wygląda. Już zaraz tylko dokończę. Nie czekam. Ta produkcja trochę inaczej wygląda, niż my sobie wyobrażamy, nie? Jeżeli chodzi o zespoły, to faktycznie jest zespół produkcyjny, jest zespół IT, jest zespół R&D, jest lab, jest laboratorium i oni mają takie swoje kręgi, nie? Że oni żyją swoimi sprawami. Natomiast jest czas i przestrzeń na to, żeby zaczerpnąć i nawet to jest taka dobra praktyka, że jak gdzieś staną w którymś miejscu, to żeby zaprosić kogoś zupełnie z zewnątrz, żeby zobaczył świeżym okiem, innym, z innej perspektywy, to nad czym my akurat dzisiaj staraliśmy, nie? Tak wygląda. Nie wiem, czy odpowiedziałam na wasze pytanie, czy jeszcze nie. Nie ma tam jako tako dyrektorów żadnych. Marek jest prezesem, jest wiceprezes, no bo jakby nie było, no to z powodów kodeksu spółek handlowych u nas w Polsce musimy mieć takie funkcje. A jak wygląda na... Ale nie ma, na przykład mają jakiś projekt, to jest lider projektu. To jest taka osoba, która jest wybierana albo się sama pokazuje i mówi, dobra, ja wezmę tą odpowiedzialność, bo ten lider nie jest tylko liderem, który będzie chodził i sprawdzał, co wy robicie, tylko jak macie tort, każdy ma swój kawałek tortu, lider ma dodatkową funkcję, czyli skakanie jeszcze i doglądanie, jak tam innym idzie. To tak wygląda. Nie ma tam dyrektorów. Ale to nie jest stała funkcja, rozumiem, tylko taka nie. Tak, w zależności od tego, nad czym teraz siedzimy. Jakimś dodatkowym bonusem czy uposażeniem, chyba że oni tak zdecydują razem, tak? Czyli raczej się nie wiąże. Nie mają po prostu takiej funkcji jak kierownik, czy... Nie ma takiej funkcji. Nie ma takiej funkcji, oni mają jakieś tam role ewentualnie w danym projekcie, nie? Mają rolę, kto się czym zajmuje. A już zatrudniają, to w ogóle zatrudniają na stanowiska, które się jakoś tam nazywają, że to jest specjalista. Wiesz co, za... jak brzmiało to ogłoszenie, które tam miałaś? Poszukujemy osoby do PR-u, na przykład tak mają. Tam było akurat troszeczkę nawet moje branże. Kontrolera jakości. Tak. I mamy... już się ładuje. Kontroler jakości. Kontroler jakości produkcji. Jeżeli jesteś osobą, która nastawiona jest na realizację niejednokrotnie pod presją czasu zadań wymagających skupienia i precyzji, szuka usprawnień, zgłaszania prawidłowości, aktywnie działa w celu wyeliminowania, szybko i chętnie przyswaja nową wiedzę oraz akceptuje uwagi dotyczące np. poprawiania jakości pracy, charakteryzuje się silną motywacją do osiągania celów, podnoszenia kwalifikacji, rozwijania i idei odpowiedzialności społecznej. W umiejętny sposób potrafi ocenić i przeanalizować swoją pracę tak, aby wykazać obszary poprawy i ciągłego rozwoju. Posiada wysoko rozwinięte umiejętności organizacji swojej pracy w celu efektywnej realizacji powierzonych obowiązków. Jest asertywna i kulturalna w relacjach ze wszystkimi współpracownikami. Jest zorientowana na budowanie zespołu. Umiejętnie komunikuje się z innymi oraz jest pozytywnie nastawiona do życia. Tyle. I to jest kontroler jakości, a nie na przykład specjalista do spraw kontroli jakości, czy dyrektor z kontroli jakości i tak dalej. Nie, jest po prostu kontrola jakości, nie? Pierwszy może jak to komunikacyjnie u nich wygląda, gdy było na przykład dział, czy projekt liczy, nie wiem, kilkanaście osób, kilku to rozumiem, że to łatwiej. I nie wiem, spotykają się, omawiają, czy nie wiem, maile wysyłają, czy w jakiś sposób głównie się spotykają, tam jest nacisk na to, żeby się spotykać. Mają różne sale konferencyjne, różnie wystrojone. W jednej sali na przykład masz ławy z drewna, takie stoły z drewna, jakieś tam pufy, inna sala znowu jest taka, że są wszystkie krzesła na kółkach na przykład, żeby każdy się czuł jak prezes, no takie... Ale wszystkie są takie same, nie? Tylko, że na kółkach przy takim ogromnym stole. No gdzie chcą, to się spotykają. I tam jest bardzo duży nacisk na bycie. Jeżeli ktoś chce pracować z domu, to nie ma takiej opcji. W sensie, jeżeli jest chory albo się źle czuje, to może zostać. Ale nie ma czegoś takiego jak praca zdalna.
bo oni uważają, że jednak relacje i to bycie ze sobą więcej, dużo więcej wnosi niż taka praca gdzieś tam samemu, nie? Natomiast jeżeli chcesz, że się czujesz albo masz taką potrzebę i możesz pracować z domu w dany dzień, to nie ma problemu, nie? Natomiast no, zdarzają się różne sytuacje, nie? Że tam, nie wiem, niania zachoruje i trzeba posiedzieć trochę, nie? Jeśli chodzi o produkcję, ile osób jest na produkcji? Wiesz co, na produkcji jest razem, czekaj, z magazynem, Marek nawet to ostatnio mówił, bo oni tam trochę pozmieniali i poprzebudowywali, bo teraz laboratorium otwarli, więc część osób z produkcji mająca wiedzę, bo oni tam mają ten, od taki, teraz zrobili dział R&D, i chyba co zamian do kupy to jest ich chyba z 50. Okej, okay. I nikt nie mają kogoś, kto kierownika produkcji, jak kogoś brygadzisty. Nie. Że każdy sobie nie. Stoi przy swojej maszynie. Nie. Każdy robi swoje. Mało tego, każdy sobie i oni gdzieś tam mają swoje obszary takie mniej lub bardziej, które lubią, dajmy na to, nie wiem, jeden lubi taką, nie wiem, maszynę, bo mu się podoba i fascynuje i takie etykiety. No oni siebie nawzajem też uczą, żeby w razie czego no móc gdzieś na urlop, nie? Żeby się gdzieś tam zastępować, czy tam jak ktoś jest chory, nie? To generalnie koniec końców ten model organizacji pracy przynosi większe korzyści w firmie, bo jest bardziej efektywny, czy chodzi o zadowolenie pracowników, co jest jakby na końcu tego. Ja ci powiem, jaka to jest droga. Droga jest ta, świetnie, że to powiedziałeś. Droga jest taka, że ludzie są zadowoleni, przez co mają dużo więcej energii, nie mają syndromu piątek, piąteczek, piątunio i poniedziałek. Przychodzą do tej pracy i są dużo bardziej efektywni. A co za tym idzie? Oni ciągle no, przez to się rozwijają. A nie mają syndromu poniedziałku? Nie mają. Mówię właśnie, nie mają piątek, piąteczek, piątunio i poniedziałku. Ja mówię na odwrót, że nie mogą doczekać, żeby przyjść do pracy. Oni przychodzą, aha, nie mają. Może nigdy nie wychodzą. Nie, powiem ci, wychodzą. Aha, jeszcze mają, dosyć takie mają elastyczne godziny pracy, że firma jest otwarta od 6 do 18 i z reguły no, można przychodzić jak się chce. Produkcja idzie jakby pierwsza, bo oni zawsze są pierwsi. Natomiast jeżeli chodzi o całą biurowców, administrację, no to oni są plastyczni, nie? W zależności od tego, co no, jak potrzebują. Nie? Także do 9 z reguły i tak wszyscy są w firmie. Istnieje system wynagradzania bardziej angażujących się pracowników, czy to w ogóle nie ma racji bytu i wszyscy jesteśmy równi? Nie, nie ma racji bytu. Wszyscy jesteśmy równi. System wynagradzania, tak jak mówiłam, jest tak skonstruowany, że więcej otrzymują osoby te, które są dłużej w firmie, nie? Ale też wprowadza na dziewczynę. Proszę? Tak, wszystkich. A ja mam czekaj, żeby jeszcze kolega mnie nie wynagrodzeń. Już, no? Właśnie o tym mówiłem. Chciałbym właśnie nawiązać, właśnie nie chodzi o samo wynagrodzenie, no ale może coś na zasadzie, żeby pobudzać kreatywność ludzi. Ta kreatywność często jest pobudzana jakąś formą wyróżnienia w tym celu, żeby na przykład usprawnić tą produkcję. No tak, tylko pytanie, czy chcesz motywować ludzi hajsem, tak? Bo to jest najgorsza forma motywacji. Nie, ona ma potrzeby pewnie, bo jest sama satysfakcja, że zrobili coś. Ale nie o pieniądze, chcesz jakąkolwiek gratyfikację, tak? Nie wiem, na narodzenia. Wiesz co, nie, tam jest, ja ci powiem jak tam jest. Tam jest tak, że jeżeli masz pomysł na jakiekolwiek usprawnienie, na cokolwiek, to on jest zawsze ten pomysł brany pod uwagę, ale jakby tam nikt nie oczekuje dodatkowego jakiejś tam, sam w sobie ta satysfakcja, że ja mogłem coś fajnego zrobić i zostało to wdrożone, to już jest ta satysfakcja, nie? Jakby nie ma zależy od zarobki poszczególnych osób? Wiesz co, głównie poszczególnych osób, tak jak ci mówię, na wejściu, oni mają widły. Dany dział ma jakiś tam budżet założony na rok. I jest przewidywana kolejna osoba i ta osoba dostaje na wejściu najmniej, ale i tak więcej niż średnio, nie? Średnio na danym stanowisku w tamtym rejonie. Na danym stanowisku w rejonie. I dochód później zależy tylko od tego właśnie, w którym dziale jestem i ewentualnie... Oni mają zbliżone te wynagrodzenia mimo wszystko. Na przykład dział IT ma najwyższe wynagrodzenia, nie? Czy
czyli jeżeli na przykład przychodzi osoba z 20-letnim doświadczeniem do zespołu, gdzie średnia doświadczenie jest 5 lat, to ta osoba i tak dostanie najmniej z tego zespołu. Dokładnie. Czyli tak. Po prostu nie zależy im na tym, żeby takie osoby przyciągnąć. Nie zależy im. Dlatego, że oni też wychodzą z założenia, że osoba doświadczona przychodzi zarówno z doświadczeniem, merytoryką, ale z bagażem też doświadczeń. I to niekoniecznie tych pozytywnych, nie? I może być gdzieś tam przez to zamknięta na uczenie się od innych, nie? Albo na uczenie się nowych rzeczy. Bo oni tam dają różne, jeżeli potrzebujesz języka, jeżeli potrzebujesz jakiegoś dokształcenia, to fajnie, przychodzisz z tym pomysłem i jeszcze jak się znajdzie do tego kilka osób, to dobrze, bo ten sam lektor może po prostu być z innymi. Oni tam wszyscy chodzą na jakiś język, to jest ciekawe. Czyli jakieś ekstra zaangażowanie nie ma żadnego wpływu na wynagrodzenie, bo jakby zakładamy, że wszyscy są ekstra zaangażowani. I tam tak jest. Ja nie wiem, czy to też jest godnościowe, bo są dwie odpowiedzialności według Jacka Bigla. Odpowiedzialność restrykcyjna i godnościowa. Czyli jeżeli ja się na coś umawiam i podpisuję się pod tym własną krwią, działam nieetycznie, czyli niezgodnie z tym, na co się umówiłam, no to jak to wyjdzie, no to jest niefajnie, nie? To jest odpowiedzialność godnościowa. Natomiast jeżeli ci narzuci ktoś odpowiedzialność, ty jesteś za to odpowiedzialny, znaczy tak, nie? No to tutaj już jest zagrożenie karą. I tym aspektem byśmy... Jezus, karą, nie? Tylko mówię, jaką karę mi teraz dacie. Jeszcze, dobra, czekaj, jeszcze pytanie. Dobra, i rundka zamknięcia, tak musi być. Ja tu miałem pytanie względem indywidualności. To jest jakie zarządzanie osobowością? No powiedzmy, wszyscy wyglądają podobnie, tak? Podobnie. Meble są takie same, sprzęty są takie same, a jednak człowiek chce się jakoś wyróżnić, czy no, spełnić jakieś tam swoje wewnętrzne potrzeby, tak? A to no, jest jakoś, musi być włożone w jakiś sposób zarządzania, jakieś sensy, kierunki, a no jak pomóc ludziom, żeby no, jak to się mówi, obejść depresję, czy tam stany napięcia z tym związane, nie? Jeżeli wszystko jest takie same, ja nie mam jakiegoś swojego kącika, z drugiej strony nie ma przywiązania do tego kącika, tak? No właśnie. To jest taki trudny moment, delikatny i trudny. Jak to jest załatwiane? To jest załatwiane na samym początku właśnie, na wejściu. No. Jeżeli ty masz potrzebę, kurna, mieć fotel ze skóry, jak tron, to sobie stary nie ma tak. Zaznaczyć swoją indywidualność. Ale jak? To sobie możesz przynieść czapkę. Ale wydaje się, że tą indywidualność możesz realizować potem przez swoje jakieś projekty. Dokładnie, przez swoje projekty. Coś wymyślisz, jest ważne dla ciebie, coś jest ważne dla ciebie na przykład, nie? Zostaniesz masz liderem projektu. Idea fix, coś zorganizowania. Jakiegoś, nie wiem, eventu, konferencji, albo no, czegokolwiek. Albo ulepszenia jakiegoś procesu. To przychodzisz z tym i tak się realizujesz, nie? Znaczy z tego, co ja ci usłyszałem, czy zrozumiałem, to ten problem po prostu nie wypływa. Nie istnieje. I załatwiane to jest jakby przez jakby wewnętrzne czy bliskość komunikacji, stosunkami to jest załatwione. Z konsultacją. Jeżeli ja Ciebie widzę jako człowieka, to nie musisz się pokazywać jako zewnętrzne coś, pudełko, tak? Dokładnie, nie musisz. Ja nie jestem czerwonym samochodem, czy tam, nie wiem, no, gajerem od tego, od paparawana, czy coś takiego, tak? No, okay. Nie. Okej, dzięki, kończymy. Teraz to będzie rundka zamknięcia. Co każdy z Was wyniósł? Ja na pewno wyniosłem bardzo dużo informacji, nie wiedziałem, że aż tak ten temat jest rozległy. Słyszałem już o Marko, jak mieliśmy kiedyś wspólną akcję robić, już na samym początku siadań. To jest bardzo, że tak powiem, znana firma w temacie, dużo tych praktyk tam jest. Jeżeli chodzi o same, Michał, to do Ciebie zwłaszcza mówię, jeżeli chodzi o same praktyki produkcyjne i cały link, który tam jest bardzo rozbudowana metodologia, to zupełnie dzisiaj jest pominięte celowo. Także dzisiaj tylko wyłuszczyliśmy ten jeden aspekt społeczny, bo oni bardzo głęboko w to poszli i są jak gdyby liderami w tym na polskim rynku. Jaki jest Twój odbiór tego spotkania, jak dzisiaj wyniosłeś? Magda poczęstowała mnie super kanapką z serem wegańskim. I ona działa na mózg, ten ser. Dlatego może trochę byłem zawiedziony tym, że
że to nie był jakiś taki warsztat, w którym mógłbym ten mózg tak dużo bardziej aktywować, ale sama historia była bardzo inspirująca. Ja też pracuję z takimi ludźmi, którzy chyba mają podobne wartości, więc... I też szczególnie imponujące jest to, że przy takiej skali da się to wszystko utrzymać, więc... No właśnie, ale to jest takie pytanie, które nie zdążyliśmy zadać, na ile to się daje utrzymać już przy 100 osobach, bo to pewnie jest jakiś pułap zatrudnienia, do którego oni doszli też jakoś w ostatnich latach, czy już od dawna tak to jest? Jest to dość dużo, rozległe pytanie, proponuję ale długo przejść, tak funkcjonują przy tej liczbie. Przejść do końca i jeszcze przejdziemy do pytań, jak będzie czas. Mhm. Także ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Dużo rzeczy się dowiedziałam i moja refleksja też dotyczy tego, też mojego doświadczenia w korporacjach. Doświadczałam podobnych rzeczy, na przykład tutaj we Wrocławiu w Banku Inwestycyjnym w związku z zaangażowaniem społecznym. I wiem, że korporacje, tak samo i mniejsze firmy, świadomie też budują takie strategie, bo one rzeczywiście działają na ludzi. I też tego doświadczałam. Dzięki. Ja myślę, że ubogaciło mnie to, że mogłam wiedzę, którą ostatnio sobie bardzo na świeżo przyswajam o różnych właśnie sposobach budowania, traktowania pracowników, budowania organizacji, tego, czego też oczekiwać jako ta osoba, która jest w organizacji, która jest powiedzmy szefem, czy buduje coś, że mogłam to sobie odbić o bardzo konkretny i życiowy przykład, który miał bardzo jasne i wyraźne ramy i mogłam się na konkretnym przykładzie do tego odnieść, mieć swoją refleksję. Bardzo dużo dzisiaj konkretów dostałem, za co w ogóle wielkie dzięki. Wydawało, że w ogóle gadam tak. Bo ja zawsze prowadzę warsztaty bardziej warsztatowo, tak? A jak mam CSR poprowadzić warsztatowo? Bardzo ciekawy sposób budowania organizacji przy założeniach, które tutaj dzisiaj pewnie z braku czasu nie zostały wszystkie wyjaśnione. Na pewno nie do każdej sytuacji to pasuje, choćby właśnie to, że... że to nie jest dla każdego. Tutaj potrzebni są ludzie do zatrudnienia, ludzie ze stosunkowo małym krótkim doświadczeniem, ale wartościami, bo można ich pociągnąć, a nie w każdej branży na pewno można akurat tym modelem pójść, ale bardzo ciekawy, dość ekstremalny model, plemienny, powiedziałbym. Trajbowa, tak. To też jest taka trajbowa. Ale no, bardzo, bardzo ciekawy. Dzięki. Ja to cię niedosyt czuję, bo wydaje mi się, że to moglibyśmy jeszcze parę godzin spędzić na słuchaniu opowieści. Szybko czas minął, więc tych informacji było faktycznie dużo, za to dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś może znowu zaprosimy Karolinę i zechce przyjechać. Opowiesz dalej. No dobrze słyszeć, że są takie firmy, gdzie ten turkus działa. I fajnie było słyszeć konkretnych rozwiązań. Tak? Trochę poszliśmy w ten CSR, natomiast faktycznie jeszcze jeden z i tam pewnie cała ta organizacja ma wiele takich rozwiązań, które, no chociażby do tej rekrutacji się dowiedzieliśmy i to było dość ciekawe, mniej o tej produkcji, to też pewnie będzie ciekawe. Natomiast dużo, dużo takich przykładów za to objęci i ja ich łonę i tak mnie wzmacniają, że to tak fajnie tam działa. Super, ja tylko podkreślę, że oni na tyle są dobrzy w tym, co robią, nawet nieważne, czy to jest produkcja tego, czy czegoś innego, że mogą sobie pozwolić na to, co właśnie robią w aspektach społecznych. Mhm. I oni też o sobie nie mówią, że jakoś są specjalnie turkusowi, tylko że stosują pewne praktyki, więc to jest taka bardzo ważna rzecz. No bo to pewnie jakby z tą definicją turkusu to gdzieś tam już rozmawialiśmy, tak? Że to jest takie szerokie bardzo i... Szerokie. Znaczy ja wam powiem szczerze, że właśnie... Nie szufladkujmy może, tylko bardziej się odnośmy do idei. Ja może się jeszcze odniosę, że współpracując właśnie z tymi wszystkimi firmami, one, te turkusowe, one nie mówią o sobie turkusowe, one ciągle mówią, że one są na ciągłej drodze doskonalenia. Też firma Boulder, która wprowadziła kolakrację, właśnie z Anką Zarudką też współpracuję, zresztą z nią prowadziłam wywiad. To też są super rozwiązania, też wam mogę o tym powiedzieć. Natomiast to są tylko, to jest tak, że ten turkus no, ma wiele odcieni, to jest ciągła droga, więc wykorzystując jakieś dobre praktyki, to stąd, to stamtąd, to siamtąd. Chodzi tylko o to, żeby było fajnie w tej pracy i to wszystko szło do przodu. I firma przynosiła konkretne korzyści dla wszystkich, nie? Ja wyniosę kwiatka, którą się ci bardzo przydać. Tego jeszcze nie wiesz. Ja już wiem. Także jest przeznaczony. Tak. Super.
Tyle? No to jest. No, okay. Aż. Na pewno bardzo pouczające były konkretne przykłady, szczególnie nie bardziej mnie zainteresowała rzecz, o której było mało mówione, czyli nie ta rzecz charytatywna, ale sama organizacja zespołów, która zaczyna się od rekrutacji i to, że każdy z zespołu musi się zgodzić na przyjęcie nowej osoby. Tutaj Ania jeszcze w międzyczasie zerknęła na stronę i tam jest pokazane, jak długo trwa rekrutacja, która trwa 3 miesiące. No. Więc... Tego nie powiedziałam. No i jakby no, wiele przykładów takich, że da się też zorganizować produkcję bez kierowników, co mi się nadal trudno to sobie wyobrazić, ponieważ widziałem, jak pracują różne firmy. Na pewno, no. Aniu? Dla mnie niesamowite źródło informacji. Nasza firma nigdy nie chciała być turkusowa, chciała być zwinną, natomiast... A to jest jeden z! Dokładnie, gdzieś przypadkiem nam to turkus, ten turkus się pojawił. Nie jest przypadek, to jest wszystko powiązane. Tak, jestem bardzo zadowolona, że jesteśmy tak blisko, a jednocześnie naprawdę bardzo dużo rzeczy zanotowałam jako rzeczy, które jeszcze musimy rozważyć i które będę proponowała przez to za chwileczkę. Właśnie na studiach między innymi jest moduł z Agilem. To mnie bardzo cieszy. Wszystko, bo to jest wszystko ze sobą powiązane, ta transparencja przecież w Agile. To jest nic innego jak to, o czym natomiast mówię. To trzeba jeszcze przeprowadzić wyżej na management, nie? Bo o ile my tam działamy, powiedzmy, w projektach, w tych jednostkach, w tych scrum teamach, rzeczywiście agile'owo, o tyle no nie oszukujmy się, ale jest jeszcze reszta organizacji i tam... Marek powtarza, wytrwałość, jeszcze raz wytrwałość. Tak, natomiast powiem szczerze, my mamy scrum team, który ma w sobie kierowników i funkcje wspierające. Działamy zgodnie z całą jakby ideologią i wieloma praktykami również. Super. Ale tak, ale mamy ten średni jednak menedżer mamy. Też jestem ciekawa, jak to jest. Kwestia czasu być może. Paweł? No, dla mnie bardzo dużo panów ciekawych wiadomości na temat tych pracowników, tego całego tego systemu. Ja bardzo bym chciał, żeby na moje działalność, moje biuro właśnie było takie turkusowe. I obecnie mam 3 współpracowników, z którymi właśnie mam relacje. Jest bardzo fajnie, tylko że ta praca tak jakby trochę nie idzie, stoi w miejscu. I wyszedłem z założenia, że nie chcę zmuszać tych osób. No po prostu nie bardzo wiem, jeszcze, co mam w tym miejscu zrobić. Ale no bardzo dużo ciekawych rzeczy. Opłacało się przyjść. Jak potrzebujesz, to może zadzwonić, napisać, to może będę w stanie jakoś... No bo ja wyszedłem z założenia, że jak pracowałem w jakimś innym biurze i byłem tak dosyć jakby zmuszany i naciskany, to jakoś sobie założyłem, że w moim biurze tak nie będzie. Nie naciskam. Rzecz o odpowiedzialności. Ale te osoby tak jakby współpracują, ale no to wszystko jest na linii ledwo opłacalności się obraca. Tak jakby no im niby zależy, ale jakby... Deklaratywnie. Dobrze. Ciekawe, czy one tutaj nie wiedziałem, z czym ten turkusowy kolor się wiąże. Natomiast teraz jestem w stanie wyobrazić moje całe dotychczasowe doświadczenie. Widzę, że dużo rzeczy, które nasze organizacje robiły w przeszłości, faktycznie miało kolor turkusowy. Natomiast widzę również, że dużo firm tak naprawdę wprowadzało różne tego typu elementy, tylko pod publikę, żeby sobie się zjadł, żeby dobrze wyglądać. To miało po kilku tygodniach, w kwartałach. Nawet nie było efektu echa, prawda? Bo to musisz mieć DNA. Dokładnie. Natomiast coraz bardziej też rozumiem, że różne organizacje z przeszłości oraz tutaj, że to wymaga coś nazywania pewnych elementów, pewnych tendencji i ludzkich skłonności, które istnieją naturalnie, no to one wymagają pewnego selekcjonowanego tylu ludzi. Czyli to jest naprawdę coś, co spala pod grupę, pod społeczność,
gardu do bardziej pozytywnych, która w innym warunkach by się nauczyła i do tego. Chodzi o wartości, nie? I poziom zaufania. Dzięki. Maju. Dla mnie to jest pytanie bardzo ciekawe i bardzo zrozumiałam. Ja nigdy nie szacowałam jako swojej korporacji, który tak nie jest pozostawiona. To, o czym mówi Karolina, jest dla mnie logiczne. W sposób takiego zatrudniania i takiego funkcjonowania w grupie, w firmie, czy na zatrudnianiu ludzi, to w ten sposób bym chciała, gdybym to w sprawie o ustawie, o którym się opowiadałaś. Fajnie wiedzieć, że tam duże firmy, które też to funkcjonują, bo właśnie interesuje mnie sprawą produkcji, bo pomimo, że pracuję w dużej firmie produkcyjnej, jest to różnica produkcji. Jak to sprawa się opiera głównie o ludzi, którzy stoją przy jedynce, czy coś nam zrobiło? I tutaj jest taki problem, bo to jest taki problem, z jednej strony konkurs jest dla mnie konkurs naturalny, bo to jest także obrotowy, to jest w środowisku obywatelce, w jaki sposób postępuje. Natomiast też patrzę w obserwacji, że po prostu wiele osób jest jeszcze długo zamknięte. Ale rzeczywiście to nie jest dla każdego. Idea sama z białym jest super, natomiast praktyka i tworzenie tego jest czasem wręcz nieosiągalne. Najsłabszy od niego odpowiedź. Dzięki. Mnie nasza taka refleksja, że dobrze, że tak mówimy, funkcjonują, istnieją i się tworzą, bo gdzieś tam mam wrażenie, że jest trochę walka na wida z Goliatem, jeśli chodzi o ten model, który stosowuje rząd dalej dawno w Polsce. I taki przykład gdzieś tutaj nasunął na pewno na przykład pracy mojego ojca, którego pracuje wiele lat w sanatorium Brzegu, jest tam w pochodzę. Jest tam kierownikiem bazy zabiegowej. W pewnym momencie sławny Zygmunt Solosz Żak, właściciel Monsantu, przejął właśnie to sanatorium i wdrożył tam no, typowo zyskowo kosztowe zarządzanie w zasadzie na funkcji prezesa księgową. I powiedział jasno, że te koszty zwiększamy zyski, czyli dobudowujemy tam jakąś część kolejnych pomieszczeń na wynajem, tak? Czyli jak największy ten obszar zagospodarować, żeby to nie było miłe środowisko, tylko po prostu budynek na budynku i więcej pokoi lepiej, a wynagrodzenia najniższe krajowe. I on na przykład, jego kierownik bazy, no, ma problem z zatrudnianiem pracowników, bo są naprawdę małe pieniądze, rzadko. Zdarza mi się znaleźć kogoś, kto za takie pieniądze będzie chciał wykonywać różne prace i to z dużym zaangażowaniem. Więc taka refleksja mnie nawodzi, że fajnie, że gdzieś tam ten produkt wypływa na salony. Trzymam kciuki, żeby jak najwięcej tych organizacji pierwsze przynosiło zysk, a po drugie przede wszystkim sprawiało, że te warunki pracy są o wiele lepsze i społecznie też udzielają się dla dobra do naszego kraju. Ja generalnie kiedyś podpisuję, bo mi się rzeczy już padły, więc skupię się na tym, co może nie zostało powiedziane. Pan Marek, rozumiem, tak, właściciel założyciel firmy, no już zaryzykował mi zdaniem stworząc coś takiego. Super, że to mu wypaliło. No na pewno jest to organizacja, która celuje w konkretny charakter, w konkretny sposób życia tych osób. To też jest fajne, że no może tam będąc taką osobą, bo wiemy, jakie mamy zadania na wejściu już, to wiemy, że czy tam się odnajdziemy, czy nie, więc no, to jest fajne, że jednak może faktycznie to jest jakaś nowa droga, nie do tego, żeby dojść do tego, żeby organizacja składa się z miliona od indywidualistów przez osoby różne, tylko tutaj bardziej jednak pójście w to, że skupiamy się trochę w jednej grupie społecznej, nie? Tak jest.
Trochę właśnie stąd ten pewnie pomysł sekty. Ja sobie byłem kiedyś w organizacji studenckiej ISEC, że tam też to nazywali czasami sektą, bo też tam sobie działaliśmy, że sobie wiesz, podobnie coś tutaj też tam funkcjonowało. No to taka dywiacja. Dzięki. Dzięki wielkie, na bardzo ci pana, że cię opowiadałaś. Wiem, co to jest kurs. Przynajmniej w dzisiejszym spotkaniu z jakieś elementy tego filozoficzna. Tak tylko że czas się kończy, takie dwie myśli, które mam. Pierwsza myśl jest taka, że to jednak jest mocno chyba niszowe. To się nie każdy jest w stanie pracować w takim trybie. Zresztą to, co mówiłaś, ta selekcja, wybór nie jest tak każdego. Pokazuje, że no, to nie jest dla każdego. Tak? I pewnie to raczej będzie, przynajmniej ja tak patrzę na to, jakiś mały odsetek populacji w stanie pracować w takim trybie. A druga rzecz, która mi też dała do myślenia, to ta firma to jest 100 osób, tak? To jest ktoś skalowany. Tak? Bo trudno mi sobie wyobrazić firmę średniej wielkości, czy większą firmę liczącą 1000 osób działającą w takim trybie. Może się mylę, ale to myślę, że mocno może być skomplikowane. Zapraszam do lektury Lalo. Pracować inaczej. Natomiast są tam opisane nie nasze polskie firmy. No, między innymi Morning Star, gdzie Doug Kirkpatrick, którego zeszłym roku gościliśmy w Polsce, był kiedyś od kontrolingu, zatrudnia 1000 osób. I to farmerów. Przetwórstwo pomidorów. A to była firma, która od początku sama tak powstawała, w sensie tak, z taką filozofią. No, nie wiecie. Znaczy, jest wiele case'ów, naprawdę wiele polecam case'ów. Lekturę tej książki. Książkę przeczytaj, zobaczysz. No. Jeszcze jakieś... Dziękuję ci bardzo. Dużo informacji i za formę. Głośniej. Zaraz będę głośniej. Jedna rzecz mi przyszła do głowy też już, żeby się nie powtarzać. To dużo pytań się pojawiało dotyczących wynagrodzeń. I wydaje mi się, że taki zespół, który jest silnie wewnętrznie zmotywowany, to próba manipulowania tymi z zewnętrznymi czynnikami motywacyjnymi, to nie jest to najczęstszy pomysł, bo im to zabijamy. To ja tam wygrajemy. To oczywiste. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Ciężko już powiedzieć, że to jest genialnego, tak? Ale to jest fajna dla mnie relacja taka z tego prezentacji o Jacek! Rzeczy. Też i w mojej tej organizacji z pewnymi elementami takich działań, które idą w takim kierunku podobnym do tego, co Marta robi, właśnie to jest angażowanie pracowników w różne takie działalności charytatywne, że to też funkcjonuje. Tak? Natomiast wydaje mi się, że na co mi zwróciła uwagę ta twoja prezentacja jak bardzo jest, że kluczowe jest to wejście, tak? Czyli po prostu no, ta rekrutacja, gdzie na tym etapie po prostu dobierasz ludzi, którzy są w takim systemie w stanie po prostu funkcjonować. Czy to by było ciężko teraz wejść w organizację, która już jakaś jest, ma jakieś ludzi z różnymi osobowościami i teraz próbować to. Znaczy pewnie by to wyglądało, że połowa by odeszła, albo więcej, tak, by się w tym nie znaleźli i tak dalej. No i po prostu to byłaby rewolucja. To łatwiej jakby zacząć od początku z taką wizją i wtedy od razu dobierasz ludzi, którzy są w stanie w tym systemie. Prawda. Startup jest łatwiejszy, natomiast to nie jest tak, że nie da się, bo ja wspieram organizację właśnie w transformacji. Głównie zaczyna się to od liderów, żeby transformowali swój sposób, swój styl przywództwa tak naprawdę. Dopiero później od małych zespołów można to gdzieś tam implementować wyżej. A są organizacje totalnie pomarańczowe, w których są po prostu tak zwane turkusowe wyspy. Że sobie zespoły działają na pewnym, z pewnymi elementami. Dużo firm IT teraz jest w transformacji. Tak, tak. U nich to jest w stanie funkcjonować właśnie w firmach. Dziękuję. Tylko, że fajnie jest pracować z osobami, które się lubi i nie dobierać ich na zasadzie merytorycznej właśnie, tylko tak ułożyć tą rekrutację, żeby te rzeczy pozamerytoryczne były bardzo, bardzo ważne. I tu ten przykład, w jaki sposób to jest tworzone, dla mnie jest bardzo cenny.
bo nie tylko merytoryka. Karolina, ty co myślisz? A ja bardzo jestem wdzięczna za to, że byliście tutaj dzisiaj wszyscy razem z nami. Miałam takie poczucie, że jakby no to tak cały czas taki niedosyt, że chciałabym więcej wam opowiadać o różnych innych jeszcze aspektach. No a tutaj czas już, watchdog, nawet nie wiedziałam, że tyle czasu szybko minęło. Ja mam jeszcze taką refleksję i to cały czas mówię, nie wiem czy wiecie, że ten turkus to jest tylko tłumaczenie, bo tak naprawdę to nie jest kolor turkusowy, bo teal to jest kolor cyjan, cyrankowy, od kaczki cyraneczki, który się mieni. To nie jest od turkusu kamienia, tylko na potrzeby naszego polskiego języka to zostało tak przetłumaczone. Więc ten turkus się tak mieni różnymi niebiesko-zielonymi morskimi kolorami. Jak nawet będziecie już zieloną organizacją, czyli taką, która będzie taka rodzinna, podejmowała decyzję w drodze konsensusu, to będzie cudownie. Dzięki, bo u nas w Polsce nie, jakby ja mam takie trochę przeświadczenie, że wszyscy są zieleni, ale na takiej drodze do tego turkusu. Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Kobiet, w związku z tym nasz barman rozdał mężczyznom takie oto kwiaty z origami. No kto bierze ze sobą, to bierze ze sobą, a kto nie bierze ze sobą, tak jak... Komuś. Nie trzeba mi tutaj sugerować. Elek już wiedział, co zrobić, także przekazał. Ja zawsze wiem, co zrobić. Kto ma jeszcze wolny kwiat, to zapraszam do przekazania. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję.